Magdalena Michalak, witam Państwa. Oto łódzkie wiadomości dnia. 50 wycieczek poprowadzonych różnymi trasami przez 50 przewodników. W sumie 1500 osób w najbliższy piątek, 19 marca, rozpocznie bicie rekordu w zwiedzaniu miasta. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Bicie rekordu w oprowadzaniu po mieście rozpocznie się punktualnie o 10. Wtedy 50 wycieczek ruszy w miasto w różnych miejscach Łodzi. Po ponad 2 godzinach wszyscy spotkają się w jednym miejscu, na Starym Rynku. Tu odbędzie się finał akcji, którą pomysłodawcy nazwali Kolorową Łodzią. Inicjatywa narodziła się spontanicznie na egzaminie dla przewodników po Łodzi. Szkoły ruszają albo ze swoich szkół lub z ustalonych miejsc przewodnikami, natomiast 5 luźnych tras otwartych dla wszystkich łodzian. I oczywiście wszystkich zapraszam. Rusza spod Gazety Wyborczej z panią Joanną Podolską, z Placu Wolności z Piotrkiem Machlańskim, z cmentarza Starego z Aliną Janowską, grupa Krystyn złożona z samych Krystyn, z Piotrkowskiej 137-139 i grupa z Elą Pędziwiacz, to będzie przy stacji Radegast. 50 przewodników poprowadzi swoje grupy śladami fabrykanckich fortun wielowyznaniowej Łodzi, w miejsca, gdzie o imponującej historii miasta dziś świadczą tylko ruiny. Będzie to niepowtarzalna okazja, szczególnie dla młodych łodzian, na odkrycie swojego miasta. Jesteśmy pierwsi, rzucamy rękawice. Wiemy, że już się z nami chce ścigać Warszawa, Piotrków Trybunalski i Pabianice. Także poprzeczkę stawiamy wysoko od razu, żeby tamte miasta miały do czego równać. A na koniec wszyscy uczestnicy akcji na Starym Rynku ustawią się do wspólnej fotografii. Mają utworzyć gigantyczne logo Łodzi Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Autorem zdjęcia będzie znany łódzki operator filmowy Krzysztof Ptak. Więcej informacji o akcji znajdą Państwo na stronie internetowej www.kolorowaloc.blog.pl. Na scenie